Dobra, dzisiejsze sowy inne niż zwykle. Najlepsze jest to, że my nigdy nie będziemy wymyślać żadnego scenariusza na nasze programy. Po prostu będziemy jechać na freestylu. I teraz jest jedna rzecz. Z nami Radi. Kolejna sowa w podróży. To będą najlepsze bity. Teraz dopiero zobaczycie, jaka będzie muzyka podłożona pod nasze filmiki. Ale dzisiejszy program będzie troszeczkę o czym innym. Musimy się ustosunkować. Nie, nie, nie. Babcia też zostaje. Tu nie ma żadnego scenariusza. Ty też, proszę, jesteś zaproszona. Jest jedna rzecz. Ponieważ w tym całym bałaganie trzeba się jakoś ustosunkować politycznie. Chociaż sowy nigdy nie były polityczne. Ponieważ w naszym składzie są różni. Są bardziej liberalni, prawi. Nawet się ktoś z lewaka zdarzy. Nie szkodzi. To jest mój kanał i jak to mówi klasyk, nikt mi się w to nie wpieprzy. Jak będą sobie głosować? Na bosaka. Tam idziecie. Użyliśmy dla was zestaw 10 pytań. Ponieważ rozmawialiśmy, zaczęło się od tego, że rozmawiałem z bratem, który ma zupełnie odmienne ode mnie poglądy. Natomiast muszę szanować jego wiedzę, taką merytoryczną po prostu. To nie za trudne 10... dla nich? Będzie za trudne dla nich, to niech kurwa zaczynają otwierać słowniki, się czegoś nie zaczną uczyć. Zaczęło oglądać Browna, to się czegoś nauczą. Browna nie są w stanie oglądać jeszcze przez 10 lat, musieliby usiąść do słowników. No. Natomiast zadajemy przy urnie wyborczej. Jeżeli chcesz oddać głos na wyborach, musisz odpowiedzieć na 10 podstawowych pytań. One będą naprawdę proste. Każdy według własnego sumienia, każdy z naszych nawet widzów, jeżeli nie jesteś w stanie na to odpowiedzieć, a jestem święcie przekonany, że 50% nie odpowie, to powinna ci być zabrana karta do głosowania. Po prostu. Zaczynamy. Matematyka. Pole prostokąta, pole kwadratu. Dobra, już się wysypało 10%. Numer 2. Jedziemy numer 2. Proszę bardzo, Radi teraz. Co, jedziemy geografię czy co? Historia. Historia? Że dzisiaj jest 1 maja. Święto pracy w 86 zapoczątkowane w Chicago. Co tam się stało? No dobra, Radi to pojechał na grubo. Także no tutaj nie wymagam od nikogo tego. Ja jadę... Nie, to jest prosto, no. Ja jadę w takim razie podaj miesiąc, w którym była bitwa pod Grunwaldem. Jeżeli tego nie wiesz, zostaw tą kartę do głosowania. To nie jest dla ciebie. Nie dla ciebie. Jedziemy dalej. Co tam miało być? Geografia. Geografia, proszę bardzo. Stolica Czech. Stolica proste. Czech, no proste. Co mam, nie wiem, tak prosto linii nie, poczekaj chwilę. No właśnie, ja też coś nie, no. Ale ja już wiem, że się wysypują na tym pytaniu. To no druga stolica Maroko, o, no. Oprócz Marokeszu. Też dobre pytanie. Ja dorzucę trzecie. Możecie pomylić się sami przed sobą. Nikt tego nie widzi. O 200 km długość Wisły. A dobra. Dobra. Co tam dalej? To żeśmy przerobili? Numer 6. Biologia. Różnica między jaskółkami. Nie, no różnica między jaskółkami. Czym się różni jaskółka afrykańska od europejskiej? Dobra, nie wymagam od was Monty Pythona. Ja już nie wiem, co mam się z tej biologii naprawdę zapytać. Takie, żeby to było proste, no. Czym się różni kobieta od faceta? Budowa. Na to jeszcze będzie odpowiedź. Nie usiądziemy tam w domku. Nie. Dobra, mieliśmy historię, mieliśmy matematykę. Polskiego nie było. Proszę bardzo, polskiego nie było. No to teraz to ja już tu jadę. No. Powiedzmy sobie, ile jest ksiąg pana Tadeusza? To będzie pierwsze pytanie. Nie pytam się o waszą kretyńską dopisywaną w internecie. Drugie pytanie. Co nakreśliła Lidia na piasku? W Quo Vadis. I uwaga, jaka to była? To nie była szprotka. No. Dobra, pozdrawiam was debile serdecznie. Tak pięknie w tej chwili jest w puszczy.
ludzi mnóstwo. Ci, którzy aktualnie siedzą w domu i się martwią o koronawirusa, to jedna taka rada od nas. Wypad do lasu wszyscy. No. Ale nie do naszego lasu. Możecie sobie do Bielańskiego jechać. No. A, bo będziemy z kapliszonu. Tak. Już koniec naszej wycieczki. Jeszcze 3 kilometry. 3 kilometry to 30 minut. No, 45. Wiemy, kto nam pozazdrości. Pozazdrości nam Fidel, a my pozdrawiamy Fidela. Nie, nie będziemy tam więcej politykować. Przyszliśmy, oglądamy tylko, co się dzieje. Na początek to taśmy. Oczywiście ktoś chciał usiąść na ławce, musiał pozrywać, ale oczywiście wszystko do lasu. Bo przecież wszyscy nagle się okazało, że chcą być w lesie. Wszystko można pozrywać, ale nic nie posprzątać po sobie. No. Butelki też najlepiej do lasu. No. Akurat mamy wyjebane koronawirusa, więc pościągamy to wszystko. Ale posprzątamy to i zabierzemy ze sobą. No gdzie? Radek, nie chcesz teraz coś tam powie, bo mi się nie chce po prostu. No w ogóle co mogę powiedzieć, w ogóle po 3 latach w ogóle. No właśnie. W końcu jestem w lesie, a nie w jakimś kurde betonowym zamknięciu. Tu właśnie z panią Ewą. Siedzimy sobie. Ja popijam wareczkę, pani Ewa nie chce niestety popijać nawet soku pomidorowego. Daj mi to. Chociaż że trochę już kilometrów zrobiliśmy. Tym pięknym. Dychę zrobiliśmy. Dychę? No. To tyle co normalnie przez godzinę na spacerniaku, ale dobrze. No tak, ale no bo to akurat mamy tak, takie. No to jest możliwe. No tak, no tylko że mama jest 44 rocznika, także. Jest uroczy klimacik. Sowa atakuje. Sowa w podróży tam gdzieś atakuje. Sowa z góry w podróży, no. Dokładnie. No i co, polecam takie wyprawy. Przede wszystkim wyjdźcie z domu. No tak wyjdźcie jest. Z domu, wylogujcie odmrozić się do życia, tą no. Gospodarkę, oczywiście. Iść się przejść na bosaka, to nie przypadek akurat. No. Nie bierzcie udziału w żadnych wyborach internetowych, bo nas znowu przewalą. No. W żadnych korespondencyjnych. Po prostu jeżeli już mamy wyjść wszyscy, to chodźmy do tych urn i zagłosujmy. Nieważne, czy ktoś zagłosuje w tą stronę, czy w tą stronę. W tę stronę, przepraszam. Po prostu wyjdźcie i idźcie do tych urn. I naprawdę nic się tu w tym lesie nie dzieje. Jeżeli jeden z drugim pracuje w magazynie, jest po 160 kurierów dziennie, po 3000 paczek, nie wiadomo jakiego pochodzenia, to naprawdę w lesie wam się nic nie stanie. Tak. Tyle mamy do powiedzenia. Szczęść Boże. Ubrana sobie chodzimy za nim. I teraz... To już 15 godzina, zrobimy dla naszych widzów. Dla naszych wszystkich, co lajkują. Jest konkurs. Ponieważ dzisiaj program był troszeczkę taki polityczny. Program polityczny? Może tak, może żeśmy się tam wypowiedzieli. Może się komuś spodobać, czy nie. Chcecie za nas tam hejtujcie, to jest wasza sprawa. Przede wszystkim jest jedna rzecz. I to jest apel. Mój apel do was wszystkich. Czytajcie książki, to naprawdę nie boli. I dzisiaj, w związku z tym, ja nie kupię tych książek, nie pojadę ich do Empiku nowych kupić. Dostaniecie dwie. Po prostu dwie, które przeczytaliśmy w ostatnim tygodniu. Więc do wygrania w komentarzu pierwsze dwie osoby, które wpiszą, tylko wpisać nazwisko, którą chce. Nie będzie żadnego losowania. Kto pierwszy wpisuje, ten dostaje książkę. Jedna to będą Myśli Nowoczesnego NDK Rafała Ziemkiewicza, a drugiej to będzie książka Biografia Piotrka Hercoga. I te książki są dzisiaj na naszym kanale do zabrania. Osobiście je wysyłam. Czytajcie książki, to naprawdę nie boli. Baśka jedzie ambitnie. Jak na załączonym obrazku. A my z Radim. Już nie ma czasu.
czasu, żeby się zamęczać w ogóle jakimiś drobnostkami. Dobra, będzie z ręki i będzie lepiej. I teraz na sam koniec taki jeden apel. Jeden debilu z drugim. Ponieważ nigdy nie byłeś w lesie, nigdy do niego nie przyjeżdżałeś, o niego nie dbałeś. Jak przyjeżdżasz, posprzątaj po sobie. Nie zostaw puszki po piwie. Siedzę dzisiaj i ściągam śmieci po lesie. Nie umiecie się zachować? Idźcie do centrów handlowych, tam jest wasze miejsce. No. I drugie, jak złapiemy myśliwego, z pełną odpowiedzialnością, to mówię świadomością, połamiemy.